Witam Państwa serdecznie. Klaudia Łosica. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Krzysztof Lewandowski. Dzień dobry. Nasza dzisiejsza rozmowa będzie toczyła się wokół Twojej książki Postekonomia robotów. Tutaj mamy taką broszurkę 20-stronicową. Mówiłeś mi przed naszą rozmową, że zostało wydane poszerzenie tej broszurki obecnie. No i czekamy na pełną książkę. No, na razie jest w dalszym ciągu to broszurka, ale myślę, że wobec braku czytelnictwa czy zaniku czytelnictwa w Polsce, to chyba łatwiej znaleźć czytelnika broszurki niż czytelnika książki. Ale książka jest in statu nascendi, czyli w stanie powstawania. Myślę, że dalsze rozdziały będą dopisane. Powiedz proszę, co oznacza postekonomia robotów? Jak ty to rozumiesz? No, jest to pewna wizja, trudno nazwać tę ekonomię jakimś terminem, którego jeszcze nie ma. Zwykle posługujemy się terminem nowa ekonomia, no ale z drugiej strony roboty coraz bardziej upraszczają zagadnienia liczenia tego, co ludzie robią. To się coraz bardziej automatyzuje. No ja nazwałem postekonomią ten stan, taki wyobrażeniowy stan, do którego jako cywilizacja zdążamy, którego, jak myślę, efektem będzie to, że zaczniemy wreszcie zapominać o ekonomii. Dlatego nazwałem to stan postekonomiczny, ponieważ obecnie jeszcze jesteśmy bardzo intensywnie, myślę, uwikłani w ekonomię. Mówi się, że człowiek to jest homo economicus, czyli właściwie bez przerwy liczy, co wydaje, co zarabia, liczy zyski. Właściwie na liczeniu zysków opiera się cały paradygmat gospodarowania współcześnie. No ale ten paradygmat się zmienia. Także ten termin postekonomia, myślę, że dobrze określa jakiś przyszły, nie wiadomo jeszcze jaki stan. Zmienia się poprzez automatyzację społeczeństwa. Między innymi tak, też w znacznym stopniu poprzez automatyzację, która no, od tych 30 lat nabiera coraz większego rozpędu, czyli techniki wkroczyły informatyczne już na dobre. Także trudno sobie chyba wyobrazić dzisiaj działanie świata bez informatyki. No ale jeszcze trwają prace, które myślę, że wkrótce też będą uwieńczone sukcesem, prace nad tak zwaną sztuczną inteligencją. Co nie znaczy, że roboty przewyższą człowieka, bo myślę, że do tego to raczej nie dojdzie, ponieważ człowiek oprócz swojej części racjonalnej ma też swoją część irracjonalną, w którą roboty no, można też sztucznie jakoś wyposażać, randomizując ich procedury. Ale generalnie robot porusza się w świecie zero-jedynkowym, natomiast świadomość człowieka porusza się w świecie nie cyfrowym, tylko analogowym. I tam dopuszcza też irracjonalne wybory związane z emocjonalnością człowieka. Czy widzisz w tym jakieś zagrożenia dla społeczeństwa i dla gospodarki? Myślę, że zagrożenie jest równie silne, co szansa. Że no, wiadomo, że z każdą zmianą związane są pewne zagrożenia, ale też no, ta postępująca robotyzacja, czy informatyzacja, czy intelektualizacja maszyn, czy całych ciągów już technologicznych, bo tak można by to dzisiaj określić, postępuje. Jak Amerykanie obliczają, to już dzisiaj właściwie 45% stanowisk w Ameryce można by zlikwidować, gdyby w jakiś sposób rozwiązało się problemy dochodów, jakie ludzie uzyskują z pracy. Że jeśli rzeczywiście tak jest, to znaczy, że 45% społeczeństwa najbardziej rozwiniętego kraju właściwie
wykonuje pracę pozorowaną. No właśnie, i z tym się wiąże pojęcie antypracy, którego używasz w swojej publikacji. Tak, tak. No, z antypracą spotykamy się na co dzień, właściwie wszyscy chyba. Antypraca to jest praca wykonywana przez ludzi w celu uzasadnienia potrzeby tej pracy. No ale z antypracą, powiedzmy, jeśli realnie ta praca nie jest nikomu potrzebna, no to człowiek wykonuje jakieś działania, które z kolei zmuszają innych ludzi też do wykonywania różnych działań. Przy takiej technologizacji również zajęć urzędniczych, także można poprzez naciśnienie guzika wysłać tysiącom osób jakąś informację, czy jakiś nakaz, czy jakąś decyzję, prawda? No i w następstwie tego rodzaju uzasadniania swojej potrzeby pracy wielu urzędników działa i po prostu wykonują prace, które niekoniecznie są potrzebne, no ale uzyskują dzięki temu wynagrodzenie, jakoś trwają i podtrzymują status quo tego obecnego systemu. Czyli takie puste stanowiska, trochę praca dla samego dochodu, praca żadnego celu większego. Żadnego większego celu, tak. Ja pamiętam, jak nasza transformacja tutaj się rozpoczynała, to byłem zaskoczony, jak się dowiedziałem, ile służb mundurowych jest w krajach Zachodu w porównaniu do wówczas tam dosłownie trzech czy czterech, jakie były w Polsce. No już po tej transformacji już tych służb mundurowych w Polsce przybyło. To też się opiera na jakimś lęku, który jest uzasadnieniem dla pracy całych rzesz ludzi, którzy na tym lęku nieźle funkcjonują. Czy stajemy się niewolnikami maszyn? W jakimś sensie może słowo niewolnik może nie oddaje tutaj dobrze istoty tego zagadnienia, ponieważ tak naprawdę jesteśmy twórcami tych maszyn, ale w coraz większym stopniu te systemy się komplikują, także już jedna osoba czy jeden twórca nie decyduje o tym, jak ta maszyna funkcjonuje w całym systemie. Praktycznie znajomości całego systemu już w pojedynczej głowie nie ma, prawda? To są całe rzesze ludzi, którzy na przykład dbają o jakiś system internetu, to są już miliony ludzi, którzy współpracują z sobą. I myślę, że rodzi się wiele zagadnień już w tym świecie generowanym przez maszyny quasi inteligentne, czy coraz bardziej inteligentne maszyny, no właśnie, nad którymi już człowiek w małym stopniu panuje, a z kolei jego życie w coraz większym stopniu od funkcjonowania tych systemów zależy. No ja na przykład sobie nie wyobrażam, jak wyglądałby nasz dzisiejszy świat, gdyby zabrakło internetu. No, wszelkie instytucje finansowe, firmy straciłyby w ogóle możliwość działania. Wszyscy działają teraz za pośrednictwem sieci. Zresztą mówi się też o ekonomii sieci jako nowym zjawisku. W Polsce profesor Śliwiński o tym też książkę napisał niedawno. Właśnie, że to też te sieci zmieniają oblicze świata. Również ekonomii, którą ja się głównie zajmuję. A w jaki sposób to się dzieje? No, przede wszystkim zmienia się paradygmat. Jeśli mówimy o ekonomii sieci, to mówimy głównie o sieciach globalnych, które już wykraczają poza poszczególne państwa. Także już na poziomie rządów trudno ingerować w działanie tych sieci. Jest bardzo duża anonimowość tych sieci, także tak naprawdę nie wiadomo, kto tymi sieciami zarządza. Jest to poukrywane właśnie w stosunkach własności. No i też w tych sieciach, te sieci burzą takie podstawowe reguły, według których na przykład gospodarowaliśmy do tej pory, gdzie, no podam jeden przykład, gdzie rynek na przykład był oparty głównie na zysku, na kategorii zysku, czyli jakby
tym kryterium formatującym działalność podmiotów gospodarczych było chęć osiągania maksymalnych zysków. Tymczasem już w tej ekonomii sieci, w tych tworach właśnie globalnych, to niekoniecznie chodzi o zysk. Często chodzi o na przykład możliwość przetrwania, czy na przykład możliwość pokonania konkurencji jakimiś wrogimi przejęciami, tak jak na przykład w Polsce. No, w Polsce na przykład cukrownie były w ten sposób przejęte przez Niemców. I właściwie no, po to się kupuje nie, żeby zwiększyć zysk, tylko żeby zniszczyć konkurentów. Także rodzą się trochę nowe strategie, nie za bardzo jawne, bo zwykle te sprawy na zewnątrz przedstawiane są w kategoriach dotychczasowych, prawda, czyli właśnie walki konkurencyjnej. No i przez to oblicze świata gospodarczego bardzo się zmienia też. Z automatyzacją produkcji wiążesz pojęcie nie do konsumpcji. Co przez to rozumiesz i jak to wpływa na gospodarkę? No właśnie, jest to poważny problem współczesnej gospodarki, rosnący w dodatku, polegająca na tym, że no, automatyzacja ruguje fizycznych ludzi z pracy. Czyli przerzucając to na terminy ekonomiczne, rosną koszty amortyzacji tych maszyn, natomiast maleją wypłaty dla ludzi, którzy obsługują te maszyny. Oczywiście rosną też zyski dla kapitalistów, bo wprowadzenie każdej maszyny ma sens o tyle, o ile obniża koszty produkcji i zwiększa zyski kapitalisty. No i właśnie to jest takie, to są dwa problemy przynajmniej. Jeden to jest to, że ludzie nie mają pieniędzy, żeby kupić to, co tak wydajnie produkują maszyny, więc muszą się zadłużać. No i to jest problem rosnącego zadłużenia i rosnących kosztów obsługi tego zadłużenia. Z drugiej strony, ci, którzy są właścicielami tych środków produkcji, tych maszyn, mają coraz większe zyski, których nie są w stanie przeznaczyć na konsumpcję, ponieważ już i tak za dużo konsumują. No, człowiek ma ograniczone możliwości konsumpcji, zwłaszcza jeśli zarabia tam setki milionów dolarów rocznie, no to nie jest w stanie skonsumować tego. I nadmiar tych pieniędzy zasila, jak się mówi, globalne kasyno finansowe, gdzie po prostu te pieniądze są wykorzystywane do tego, żeby robić zakłady praktycznie o wszystko, o kursy walut, o to, jak się będą zmieniać różne parametry na świecie. Można się zakładać zarówno na zniżki, jak i zwyżki, także wszelkie zakłady są możliwe, jeśli ktoś tylko je przyjmie i jeśli są pieniądze, żeby się zakładać. No a tych pieniędzy w wyniku postępującej robotyzacji, maleńka co prawda i malejąca grupka ludzi ma coraz więcej. No i w ten sposób następuje coraz większa dysproporcja dochodów między, jak się mówi, 0,01% najbogatszych, którzy opływają w bogactwa i nie wiedzą, co z nimi zrobić, w związku z tym lokują w spekulacje, a całą resztą społeczeństwa, która włącznie z klasą średnią w społeczeństwach zachodnich, u nas nawet jej nie zdążyliśmy jeszcze zbudować, która się pauperyzuje. Czyli następuje rozwarstwienie społeczeństwa tym No, samym. rozwarstwienie rosnące, co pokazuje ostatnio świetnie na wykresach kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Demokratycznej Bernie Sanders. Właśnie na wykresach pokazuje, w jaki sposób w ciągu ostatnich lat rozwarstwienie społeczne w Stanach Zjednoczonych się powiększa. Machina propagandowa biznesu, czyli cały przemysł reklamowy, marketingowy, po pierwsze służy temu, żeby stwarzać sztuczne potrzeby, czyli po prostu, żeby wmawiać ludziom, że potrzebne im są pewne dobra i usługi, które de facto ich nie uszczęśliwiają, albo uszczęśliwiają ich przez tak krótki okres czasu, że bez sensu jest wkładanie ogromnej pracy w to, żeby pewne usługi nabyć, prawda? Który satysfakcja z nabycia tych usług jest krótkotrwała. Więc to z jednej strony, z drugiej strony obserwujemy też zjawisko takie, że
tak jak w Polsce, tylko 35% naszego dochodu narodowego ludzie uzyskują w postaci wypłat wynagrodzeń. No więc powstaje pytanie, w jaki sposób mają kupić te produkty, których jest tak dużo, a nie zarabiają, zarabiają tylko 1/3 pieniędzy, żeby te produkty nabyć. No i tutaj właśnie rozwiązaniem tego zagadnienia jest zadłużanie się coraz większe wszystkich. To jest obecnie problemem globalnym, ponieważ dotyczy nie tylko nas jako obywateli, nie tylko firmy, które się zadłużają, ale również państwa. I wiadomo, że jest to proces wspierany przez głównie takie sieciowe, największe firmy na świecie, te właśnie oligarchie, to są oligarchie bankowe. Jak podaje raport Instytutu w Zurychu, który opracował wyniki na podstawie największej bazy danych firm na świecie. Było tam 40 chyba 3 miliony firm, z których były wyselekcjonowane te firmy, które mają między sobą relacje co najmniej z dwoma podmiotami innymi. I w ten sposób wyselekcjonowano jeszcze mniejszy zbiór firm i z tego zaczęto badać stosunki własnościowe. Także okazało się, że no, większość firm na świecie jest zarządzana tak naprawdę przez grupkę 143 właścicieli. I to są właśnie te olbrzymie organizmy sieciowe. I w tych organizmach sieciowych 2/3 to są firmy sektora bankowo-finansowego. Także to jest po prostu wielki problem, ponieważ ten sektor jest zainteresowany tym, żeby ilość kredytów, jakie, czyli zadłużanie społeczeństw, rosło. Natomiast no, ludzie chcą nie być zadłużeni, prawda? Chcą być jak najbardziej wolni, bo zadłużenie to jest koniec ich wolności, bo muszą spłacać te długi, czyli są zmuszeni do coraz bardziej intensywnej pracy, żeby po prostu móc te długi wraz z odsetkami płacić. No więc to te wszystkie zagadnienia rodzą szereg problemów, no i ta moja broszura głównie miała na celu nakreślenie takiej wizji, jak po prostu wyjść z tych problemów, jak je po prostu rozwiązać, te problemy systemowo, a nie jakoś jednostkowo, także powiedzmy poruszając się w ramach istniejącego paradygmatu, czyli jak po prostu wyjść poza ten model, który obecnie funkcjonuje, żeby stworzyć coś bardziej dla ludzi. Czy jest to możliwe i proste, patrząc na naszą obecnie funkcjonującą gospodarkę? Ja myślę, że możliwe, oczywiście. Przede wszystkim wszystko płynie, czyli świat podlega zmianom szybkim i robimy wszystko, żeby kształtować tę rzeczywistość, przynajmniej tutaj my w kręgu nawigatorów jutra robimy wszystko, żeby tak te strumienie energii kierować, żeby w dobrą stronę to wszystko płynęło, żebyśmy byli w przyszłości bardziej szczęśliwi, a mniej zniewoleni tym systemem. No istnieje oczywiście szereg rozwiązań, ale inercja czy bezwład tego obecnego systemu, który, jak przypomnę, kształtował się ten system liberalny, który teraz właściwie zmienił się w system neoliberalny, on się kształtował przez 300 lat i właściwie naukowcom wydawało się, że mają jakąś pewną wiedzę dotyczącą tego, jak to wszystko funkcjonuje. Do niedawna tak się wydawało im, bo od kryzysu 2007 roku, kiedy zdarzyły się rzeczy nieprzewidywalne przez jego ekonomistów, a w zasadzie nawet traktowane przez nich jako niemożliwe, żeby się wydarzyły, a niestety się wydarzyły, bardzo podkopały ten model neoliberalny, który
przez, jak mówię, kształtował się przez prawie 300 lat. Stąd taka wielka inercja, ponieważ wszyscy ludzie są wychowywani w tym modelu, a okazuje się, że model jest wadliwy. Jakie widzisz pozytywy i negatywy w rozwoju technologicznym? Bo jak wiadomo, maszyny mogą zdominować pracę ludzką i tak powoli się dzieje, co niesie różne skutki negatywne, ale czerpiemy też dużo dobrego z rozwoju technologii. Chociażby można wspomnieć o drukarkach 3D, które na razie w jakiejś fazie rozwoju później mogą wspomóc i medycynę, i różne inne gałęzie życia społecznego. Ale mamy też takie dosyć dziwne zjawiska, jak na przykład ta sztuczna inteligencja i roboty, które, nie wiem, czy słyszałaś niedawno o sztucznej inteligencji Tay, którą stworzył Microsoft, która jakby była poza ich kontrolą. Czy człowiek może stracić panowanie nad maszynami i czy one mogą mieć panowanie nad człowiekiem? No właśnie ten eksperyment Microsoftu pokazał, że po pierwsze możemy taki eksperyment zakończyć, prawda? On trwał, zdaje się, nie dłużej niż dobę i po prostu po dobie już maszyna się nauczyła takich rzeczy, które były nieakceptowalne dla twórców tej sztucznej inteligencji. No ale mówię, to są dopiero początki tego procesu kształtowania się sztucznej inteligencji. Ale powiem tak, że z jednej strony właśnie mówię, jest to wielka szansa, szansa na uwolnienie człowieka od konieczności pracy. Jeśli, moim zdaniem to, jeśli uda się wprowadzić gwarantowany dochód podstawowy, który pozwoli wyeliminować tę masę antypracy, która przyrasta. Właśnie z każdym automatem wprowadzanym do produkcji można by zwolnić jakąś grupę ludzi, którzy do tej pory wykonywali tę pracę bez szkody, czyli po prostu w dalszym ciągu produkowalibyśmy to, co produkujemy. No ale z drugiej strony, jak już futurologowie na ten temat się wypowiadają, ponieważ trudno sobie na razie to wyobrazić, Microsoft wyłączył po prostu ten program i sztucznej inteligencji i po prostu przestał on funkcjonować. Natomiast obecnie tworzy się już systemy, które potrafią same się programować. I po prostu jak będzie to wyglądać za 50 czy 100 lat, te właśnie same samoprogramujące się systemy, już bez konieczności ingerowania człowieka, no myślę, że możemy pewne wizje z książek science fiction wyczytać, jak to właśnie u Lema też były takie, pamiętam, próby zgłębiania tego tematu, no ale myślę, że to jest na razie, to jest futurologia jeszcze, czyli ten czas, kiedy zaczną nam zagrażać maszyny, ponieważ będą chciały się emancypować od człowieka i uwolnić od jego niepotrzebnych ingerencji. No na razie można powiedzieć tak, że co ja, o czym napisałem też w tej mojej postekonomii, że w procesach produkcyjnych człowiek jest jak piasek w trybach, ponieważ człowiek ma swoje emocje, maszyny nie mają emocji, nie męczą się, także po prostu są przewidywalne i te rutynowe czynności niewątpliwie wykonują znacznie lepiej, jeśli człowiek w nie nie ingeruje, poza tym, że smaruje odpowiednie łożyska, żeby wszystko mogło się dobrze kręcić. No właśnie pytanie jest, co będzie, jak te łożyska będą już smarować inne roboty, prawda? I jak one będą decydować? Wtedy pewnie będziemy mierzyć się z innymi problemami. Miejmy nadzieję, że będziemy umieli tylko dobrze wykorzystać te maszyny, żeby maszyny wkrótce nie zaczęły nas wykorzystywać. Mam nadzieję, że tego nie doświadczymy. No, na razie to nic nie zapowiada tego, bo przypomnę tylko wiele filmów, jakie możemy oglądać w kinach, gdzie występują całe armie zbudowane z robotów latających, strzelających, prawda? Już tam nie ma ludzi. Także oczywiście zagrożenia istnieją, ale no miejmy nadzieję, że cywilizacja sobie i z tym poradzi.
Też mam taką nadzieję. Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.